dobry, dziś kolejny vlog. Czekajcie, przyciszę troszkę telewizor. Ostatnio troszkę się ociągam, jeśli chodzi o vlogi. Był czas, że regularnie, wiecie co, poniedziałek wam dodawałam vlogi. Teraz się to wszystko troszkę pomieszało. Nie mam po prostu czasu i naprawdę staram wam się coś nagrać, zmotywować się do tego, ale no mam za dużo na głowie, żeby po prostu to wszystko sobie fajnie zorganizować. W dzisiejszym vlogu opowiem wam ogólnie, co u nas słychać. Milan nie. Nej. To dumy nic. Nej. Bliźniaki mają już prawie 10 miesięcy. Opowiem wam, co zaobserwowałam w ich zachowaniu. Ogólnie, co się zmieniło. Na jakim etapie teraz jesteśmy. I no, będzie to znowu taki, wiecie, luźny, codzienny vlog. Która jest godzina? Jest 11:30, o 12:15 muszę odebrać Colina ze szkoły, więc będę zaraz przygotowywać im drugie śniadanie, będzie to bananek i biorę się do sprzątania, bo mam tutaj okropny syf w kuchni i jak mam taki syf, to nie mogę się skupić, więc biorę się szybko do sprzątania, daję im drugie śniadanie i idziemy po Colina. Robimy bananka. Nie wiem, czy się wyrobię, kurczę. Hej, co tam się dzieje, dzieci? Bananek do blendera. Troszkę wody, troszeczkę, o. I dosypuję coś takiego. To jest taka kaszka, kurczę, nie wiem, jak to się nazywa. No, taka zbożowa, o. Kaszka zbożowa. I blendujemy. Dobra, mamy ciapę. Jemy, dzieciaczki, i idziemy. Go, go, go. Bo nie zdążymy brata odebrać. Trochę za gęste mi to wyszło, ale dobra, już naprawdę nie mam czasu, żeby tutaj kombinować, co się dzieje. Co kombinuje? Co miło kombinuje? Hop. Chodź. A, no dalej. Ej, Milan, zostaw. Zostaw mu to, no co ty? Nie? Okej, okay, no to Milan. Niam. Zastanawiałam się teraz, dlaczego dajesz im z jednej miski, z jednej łyżeczki? Biorą do buzi wszystko. Mają wspólne zabawki, które i jeden, i drugi bierze do buzi. Smoczki tak samo, 10 tysięcy razy w nocy się pomieszają. Więc no, moim zdaniem nie robi to różnicy. Wiadomo, że jak jeden z bobasów jest chory, a drugi nie, chociaż i tak... Co jest? Chociaż i tak bardzo rzadko się to zdarza. Bo jak jeden jest chory, to wiadomo, że drugi też będzie chory, bo się po prostu zarażą nawzajem. No już, przepraszam. Ale no mówię, jeżeli się zdarzy, że jeden jest chory, a drugi nie, no to wiadomo, że zwracam na to uwagę, żeby nie dawać im tego samego smoczka, albo nie karmić ich z tej samej łyżeczki i tak dalej. Wiadomo, że jak będą trochę starsi, to każdy będzie miał... Co? Każdy będzie miał swoją miseczkę, swoją łyżeczkę, czy tam widelczyk, ale... Płacz, mamusia daje ci, nie bój się, nie ominę cię, nie bój, mamusia ci da. Dobra, jemy szybciutko i idziemy po starszego brata, tak. Smakuje wam bananek, prawda?
Niem. No i co, bliźniaki prawie mają 10 miesięcy i w sumie to zauważyłam, że są bardziej płaczliwi w momencie, gdy widzą, że odchodzę. I ogólnie potrafią się zabawić sami ze sobą, albo wiecie tam, razem. Ale jak na przykład widzą, że gdzieś przechodzę, albo jestem gdzieś w pobliżu, no to po prostu jest ryk, pisk, gra aktorska na najwyższym poziomie. Jak mnie nie ma, wiecie, jestem gdzieś w pokoju, coś tam sobie ogarniam, sprzątam, to wtedy oni się fajnie bawią. A jak mnie zobaczą, no to już jest koniec, jest histeria. Wiecie, po prostu, żeby ich podnieść, wziąć, zwrócić na nich uwagę. I tak to teraz wygląda. Jeśli chodzi o nocki, no to nocki są różne. Zazwyczaj teraz wstaję o godzinie między 12 w nocy, a 1 w nocy. I zdarza się tak, że przesypiają mi tak do 4, 5 i wtedy dopiero jest druga butelka, ale często też jest tak, że no budzą się dosłownie przez całą noc, co godzinę, co półtorej i nie wiem, po prostu wiecie, trzeba im wsadzić smoczka, coś tam polulać i tak dalej. No i tak to na ten moment wygląda. Teraz na weekend chcemy jechać po jeszcze jedno łóżeczko, chcemy dokupić drugie łóżeczko. I chcemy, żeby bliźniaki zaczęli spać w osobnym pokoju, żeby po prostu przyzwyczajali się spać nie z nami w pokoju, tylko w osobnym pokoju. Więc jedziemy po łóżeczko, jedziemy po kamerę, bo kamery też już nie mam, kamerę oddałam i no w sumie no, nie używałam jej. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A. No super. Ej! Co jest? Fajnie? No echę! Brand! Da pożesz te ząbki śliczne! Aha, i update ząbkowy. Bliźniaki mają, obydwoje mają już ząbki górne, czyli mają teraz dwa na dole i dwa u góry. Później postaram wam się pokazać. Już jesteśmy z powrotem! Hejo! Odebrałam mojego księcia z bajki. Chodź, chodź mój księciu, chodź. Mój najpiękniejszy. Ej, a wy co? Be. Co glistki małe? Co glistole? Hej, glistole. Pokaż zombale, no. Pokaż zombale, jaki masz śliczny, no pokaż. Ja to czerwony. Hej. Nie, no co ty, nie możesz, Żelka. Ślicznoty moje. Kukuk. No co? Zobaczcie, kto do was idzie. Starszy brat. Ekipa w komplecie. Kolinku, może pozbierasz te zabaweczki wszystkie do pudła, co? Bo oni tu nawet nie mają jak chodzić, zobacz. To jest twoja misja, dobra? Ty masz taką super misję, żeby tutaj powkładać wszystkie te zabawki. Dobra? A czemu? Bo to jest twoja super misja. Ale nie chcę mieć, bo tylko to tu są. Och, a jak ci pomogę? To będzie lepiej. To będzie lepiej, nie? Jak ci pomogę. Dobra, to zobacz. Tup, tup, turudup. No, dawaj. Razem. A piłeczki mały idą do tego, okej? Okay? Dobra, spoko, może tak być. Okej. Okay. Zobacz, nawet nie mają jak chodzić tutaj, tu jest tyle zabawek. A i zobaczcie, Colin ma też nowe łóżko, stuningowane łóżko. Sławomir mu tak stuningował łóżko, że jest teraz na podwyższeniu, tak jakby. Zobaczcie, pododawał tu jakieś drewienka i teraz mamy miejsce tutaj pod spodem na graty. Bo Colin ostatnio narzekał, że on chce mieć duże łóżko, tak jak duże dzieci, bo on jest za duży na takie łóżko niskie. No i Sławek wymyślił, że mu go podwyższy, bo nie było sensu kupowania większego łóżka, bo to łóżko jest no, duże. Ja tutaj się mieszczę bez problemu, cała wyprostowana. Tylko po prostu chodziło o to, żeby je troszkę dać wyżej i już muszę wracać, bo tam coś się dzieje. Colinku, jesteś teraz zadowolony ze swojego łóżka, czy nie? Tak. Teraz ci się podoba, nie? Bla, bla. Hej! Ty to wszystko sam posprzątałeś? Ekstra, piona! A jeszcze nie posprzątałem. Aha, sorry. A to bransoletki im pożyczę. Pożyczysz im? Dobra, tak, super. Tak, idę do mąki, też tą piłkę, dwa piłki, jedną dużą. Też im pożyczysz te piłeczki.
jesteś kochany brat, super. Co? Co ty krzykasz? Co? Poszkoptałem już. Super, mamusia się bardzo cieszy, piona mu super bohaterze. Pionka. Blup. Jesteś super gość. Zobaczcie, mówię Colinowi, zobacz jakie piękne kwiatuszki dzisiaj dostałam od dziadka rano. A Colin przychodzi i mówi: dla ciebie mam też kwiatuszka. O, jak mi jest miło, jaki piękny. A co te siereczki robią na ziemi? Czure. Co? Ej, nie tam. Nie? To chyba... A właśnie, słuchajcie, ostatnio byłam na tym szkoleniu z tego airbrush, tak już mam dwie maszynki zamiast jednej, bo pierwszy kupiłam różową i później zauważyłam, że jeszcze, że mam taką złotą. Zamówiłam sobie złotą. Jest to ogólnie nowość, ja już wam mówiłam o tym i też sama byłam na tym zabiegu. I ten zabieg też wprowadziłam do swojej oferty dla moich klientek i powiem wam, że jest taki szał na to, że to jest szok. W ogóle to jest tak piękne i tak fajnie się to robi i jestem po prostu zakochana. I słuchajcie, wydaje mi się, że jest to moja nowa miłość. To będzie po prostu mój ulubiony zabieg do wykonywania dla moich klientek. Wejdźcie sobie na mojego Instagrama, tutaj wam wyświetlę gdzieś nazwę i zobaczcie sobie, jaki piękny efekt można uzyskać właśnie tym airbrushem. To jest, zobaczcie, włączacie sobie i leci, o, leci powietrze. Sobie robicie piękne brewki i to jest taki efekt, słuchajcie, takich pudrowych brwi, przez to, że właśnie to jest nakładane, wiecie, powietrzem, tak jakby ta hybrydowa farba i no powiem wam, że I love it! I love it! I love it! Nie wiedziałeś, że mam tak dużo lakierów? No. No to widzisz, mam coraz więcej. A tamtym... No coraz więcej, tata mi musiał szafeczki do półeczki dorobić, bo mamy już brakło miejsca. Mama cały czas zamawia nowe kolorki dla moich klientek. Wyleciało ci z buzi żelek. Colin! Dobra, i tak będę mieć podłogi, chodź. Aha, jeszcze chciałam wam pokazać nowe buty od Colina, w jakim są stanie. I to jest, słuchajcie, ostatni raz, jak kupiłam Colinowi oryginalne buty, bo to, w jakim one są stanie, jeszcze w życiu nie widziałam, żeby buty były w takim stanie. Nie wyrzuciłam tych butów tylko i wyłącznie dlatego, że zostawię je, żeby mógł sobie biegać w nich w Polsce na naszej budowie i żeby je po prostu, wiecie, tak rozwalił do końca, aż się rozpadną i wtedy je wyrzucę. No będą to idealne buty po prostu na budowę, proszę bardzo. W tych butach są po prostu dziury. Oni po prostu prawie przedziurawią na wylot. Zobaczcie, w jakim stanie są te buty. O. No zobaczcie. No po prostu chce mi się płakać. Te buty... Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak on to zrobił. I jakim cudem te buty przedzierał, bo to jest dość taki mocny, wiecie, materiał. Nie są takie buciki, szmaciki, tylko to są naprawdę porządne, grube buty. Więc ja naprawdę nie wiem, co on musiał z tymi butami robić, żeby doprowadzić je do takiego stanu. Tak jak mówię, pierwszy i ostatni raz oryginalne buty dla dziecka, bo to jest po prostu bez sensu. Teraz już wiem, uczymy się na błędach. Colin odkrył kolejny wspaniały filmik. Cześć! Co to masz? Koko? Zadania! Zadania, tak? Colin, co to jest? Colin, co to jest? Ale fajne, wow! Okay. Sorry, ale to jest naprawdę śmieszne.